No gdzie do ludzi? Gdzie do Polski w ogóle? O, może być ciasno, jeśli byśmy się czymś udusili, to mogłoby nas dodatkowo przydusić, ale ogólnie jest fajnie. Jak nie ja wyglądam trochę. Ale chyba dobrze. Cześć gadziny, witam was serdecznie na kanale Fokusowana. Dzisiaj mam dla was mini, może nie taki mini, ale nie, raczej mini haul, taki bardzo haul mieszany. We vlogu, którego widzieliście zapewne przedwczoraj, pokazywałam wam swój dzień, jak to we vlogu, ale wam wspominałam, że byłam na zakupach i kupiłam sobie kilka rzeczy. I właśnie tutaj z boku jest cała torba, się już uzbierała, bo wszystko pakowałam do tej śmiesznej torby w paski. Ale zacznę od rzeczy, które dostałam. Tak, dostałam na zasadzie oczywiście współpracy barterowej. Tutaj nie ma filmików, które są sponsorowane, opłacone i tak dalej. Dwie książki od wydawnictwa kobiecego. Nowość na właśnie stronie wydawnictwa: Złota Godzina, zamieńcie ona a. Także książka już do mnie przemawia. Nowość, na pewno za jakiś czas będzie recenzja tej książki, bo wiem, że podobał wam się ten pomysł wstawiania właśnie recenzji książek do vlogów, dlatego się na taką współpracę zgodziłam, także super. Książki, fajna sprawa i bardzo chętnie też przyjmuję takie współprace. I książka, którą wybrałam sobie sama, no czy ta okładka nie jest piękna, no ta pani ma takie piękne włosy i taki piękny ten wianuszek. Współczesna bogini, to jest taka książka, która może być poradnik, motywująca. Kiedyś takie książki czytałam, pomyślałam, że fajnie będzie do niej wrócić, nie czytać tylko takie standardowe, że tak powiem, książki. Dlatego też taki egzemplarz sobie wybrałam. Ja wam stawię linki do obydwu, gdybyście chciały trochę więcej na jej temat poczytać. Wiecie już chyba też z vloga, że zamówiłam sobie mój ukochany spray marki Orbej. Spray teksturyzujący, taka mała pojemność, tak naprawdę z tego względu, że do Polski chcę go sobie wziąć i mieć fajnie ułożone włosy, bo ta duża pojemność jest zbyt duża, a tutaj jest 75 ml, także idealna, żeby spakować ze sobą do bagażu podręcznego, dlatego go z sobą zabieram. Mam nadzieję, że nie spodoba się mojej mamie i nie zechce mi się do niego podpiąć. Rzecz, którą też kupiłam z myślą właśnie o wyjeździe do Polski, to jest pendrive. To jest pendrive, który ma 124 chyba mega giga, nie znam się na tych sprawach technicznych. Andrzej mi go właśnie zakupił na eBayu, kosztował grosze. Szkoda tylko, że nie jest tutaj tak, wiecie, zamykany gdzieś na jakiś klik, bo się tak po prostu dookoła kręci. Zakupiłam go z tą myślą, że planuję, zobaczę co z tego wyjdzie, ale planuję ogólnie vlogować, będę robić jakieś zdjęcia z tych dni, kiedy będę, bo też wybieram się do Wrocławia, nigdy nie byłam w Świdnicy, także jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak tam jest i chętnie właśnie porobię też jakieś zdjęcia. I dla po prostu komfortu psychicznego stwierdziłam, że dobrze będzie mieć te pliki, które będą na aparacie, również na dysku, bo czasem są uszkodzone, coś się z nimi dzieje, dlatego to kupiłam z myślą o wyjeździe, kosztowało grosze, dlatego why not? Ok, lecimy z zawartością tej oto torby, która jest z Primarka. I powiem wam, że ja właśnie często w Primarku, kiedy nie mam takich bardzo dużych zakupów, przy kasie po prostu biorę jakąś taką materiałową torbę, bo też lepiej mi się to nosi, nie przerwie się jej później, mogę jej użyć wielokrotnie. I te torby z reguły są w cenie £1,50 i nawet nie popatrzyłam na cenę i to ten kaczor, pewnie dlatego, że to jest kaczor Donald, kosztował 3 funty. Ale powiem wam, że materiał mam wrażenie, że jest trochę lepszej jakości, że na dłużej mi wystarczy, ale patrzcie na ceny, bo nie myślałam, że kosztowało to więcej jak £1,50, no ale przeżyłam. Pierwsza rzecz, chciałam powiedzieć produkt, to jest szelki. Ja wam później się ubiorę w te rzeczy, bo powiem wam, jaką miałam właśnie wizję na to. Szalik z Primarka, 4 funty. Ja go już wczoraj, że tak powiem, dałam w użytek, bo było zimno, kiedy czekałam na Andrzeja i go sobie wyciągam. Myślę, że ma bardzo ładny kolor. Ja ogólnie kocham kratę, co wiecie. Myślę, że kolor pasuje też do mnie, do karnacji, że się nie gryzie i będzie fajnie wyglądał z płaszczem, także wam go pokażę. Ogólnie uważam, że Primark to jest bardzo dobre miejsce na kupowanie szalików, czapek, bo kosztują grosze, mam kilka od paru lat i naprawdę fajnie się sprawdzają. Tutaj dam z boku, bo to nie jest Primark. Zrobimy teraz test, sprawdzimy, czy w ogóle będę mogła to nosić. Bardzo podoba mi się, jak to się mówi, choker, wiecie, tak jak tu mówię, taka obruszka. Cena £1,50. Chciałam to kupić na ASOS, kiedy robiłam właśnie swoje zamówienia, ale tam taki zwykły welurowy kosztowały aż 5 funtów. I stwierdziłam, że za taki kawałek plastiku to jest za dużo. W ogóle nie wiem, czy mi to na szyję wejdzie tak naprawdę, bo to jest jakoś średnio regulowane. Czy ja mam taką szyję?
Chyba mi to na szyję nie wejdzie, ale już zobaczymy. Ogólnie mi się to bardzo podoba u innych, długo nie mogłam się do tego przekonać, ale stwierdziłam, że też chcę. O nie, zapnę się, ale chyba tak na styk. O nie, będzie, ale takie jest trochę duszące. A nie, dobre, zależy chyba na jakiej wysokości to będzie, a będzie trochę wyżej, nie, będzie taki sam raz. No i co myślicie? Ja myślę odpiąć to, tą przywieszkę, bo nie jestem do końca do niej przekonana, ale to jest taki materiał welurowy. Może po prostu w tym zostanę, posiedzę i sprawdzę, jak się w tym czuję, ale myślę, że mi nawet pasuje. Też fajnie by wyglądało do kilku innych takich cieńszych łańcuszków. Robię się taka modowa, że to jest aż niepokojące. Oczywiście to było sarkastyczne. Nie wiem, wydawało mi się, że ktoś jest taki grubszy, to nie pasuje mu to, ale chyba jednak, nie wiem, dajcie znać, czy się wam to podoba. Mi chyba tak. Dobra, lecimy dalej. Primani, to nie jest Primani. Okej, dalej lecimy z Primarkiem. Wziąłam sobie spodnie, na pewno nie będę się teraz wam przybierała w dresy, ale we vlogach właśnie z Polski będziecie mogli je zobaczyć. One są tak miękkie po prostu, chyba w życiu nie widziałam tak miękkiego materiału i to jest taka seria właśnie chyba piżamowa, mi się wydaje tak naprawdę, ale to nie ma znaczenia, bo to będą gadki po domu, tak, to jest ta seria piżamowa. Rozmiar L. I są przemięciutkie i naprawdę nie mogę się doczekać, żeby je nosić. Takie, jak to się mówi, szary melanż, długie, ściągane przy kostkach. No bo niestety, jak wiecie, moje super mocno polecane dresy z Victoria's Secret wyglądają jak szmaty. Podejrzewam, że to po kilku praniach też będzie tak samo wyglądało, ale kosztowało, czy wam już powiedziałam, chyba nie, może już widzieliście, 8 funtów. Bo właśnie Elka w Primarku to jest taki rozmiar 14x16, także spoko, wolałam takie spodnie zamiast standardowych getrów. Rajtuzy, takie właśnie bardziej mocno kryjące. Nie wiem, czy to był dobry wybór, zobaczymy. Rozmiar L, czalne, piątka, trzy pary, setki. Pytałam właśnie mojej Natalii, jaki znaczek to są te mocno kryjące. Powiedziała, że setki, także wzięłam. Muszę je przymierzyć, zanim pojadę i sprawdzić, czy to jest faktycznie to, co mi chodziło. Także rajstopy też uważam, że się bardzo w Primarku opłaca kupić. Mam kilka par, które takie właśnie grubo kryjące, które już mam u siebie od kilku lat i dalej je mam, bo naprawdę są dobrze wykonane. Jak ja to mówię, antygwałty, także majtki. Pozdrawiam Agatę. 5-4 pary majtek za 2 funty. Ona wie, o co chodzi. Dalej, co tutaj jeszcze mamy z Primarka? Aha, czapka. Czapka, bo słyszałam, że jest naprawdę bardzo, bardzo zimno. Czapki też to są moje zdaniem fajne rzeczy, bo mam kilka czapek w domu ogólnie z Primarka i się fajnie dalej noszą. 2 funty i ona jest taka właśnie bordowa. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, jak nazywam te czapki, ale wam powiem. Ja na te czapki mówię na pletek, bo one są takie, no właśnie takie, tak mi przypominają. I już wam pokażę, jak ta czapka... Czy ja ją dobrze założyłam? Nie. Nie z tej strony, to mam lusterko z boku. Gdzie ta metka jest? Metka jest na środku, nic, metka nie pomaga. Nie, chyba jednak wyglądam jak głupek w tej czapce. Jakoś w sklepie mi się wydawało, że lepiej wyglądam, ale te lustra w sklepie zawsze kłamią. Nie no, ja wyglądam jak głupek teraz. Może przez to? Albo ogólnie? Albo bardziej ją podwinąć? O nie, chyba mi się jednak nie podoba. Tak w kamerze się na siebie patrzę, bo mierzałam też taką zieloną, bardziej przyległą, bo ta powinna tak trochę bardziej mocno, wiecie, odstawać w taki, jak to mówię, ale czapka krasnoludka, czy ją tak owziąć, zarzucić, jak ona tutaj ma pokazane na tym, aha, no tak, tak by chciała, a tak źle ją zakładasz, trzeba ją tak na luzie założyć, ale też chyba dalej głupek, nie, taki niby hipster, a nie wiadomo o co chodzi, nie, no gdzie? No gdzie do ludzi? Gdzie do Polski w ogóle? Także czapka niestety zostaje. Jeszcze raz. Kolor jest ładny. Chyba, że taka naciągnięta. Nie. Ogólnie lubię się z jakimiś nakryciami na głowie, z opaskami, z czapkami, boże, chustkami, ale...
Masakra, że mi to co z włosami zrobiło, ale niestety to nie. Bardzo podobają mi się pompony. Wiem, że to był trend z zeszłego roku, ale stwierdziłam, że sobie taki dokupię właśnie do torebki. 2 funty to kosztowało i no jest prześmieszny, ma taki właśnie śliwkowy kolor. Myślę, że do Kors się nie obrazi, że takie coś do niego przypnę, bo fajnie to będzie dyndało przy nim. Także taki gadżet, też go przykleję do torebki, wam przykleję, przyczepię do torebki, pokażę jak wygląda na koniec. Rękawiczki, no bo rękawiczki też lepiej sobie mieć. Cena 2 funty, proszę bardzo, za dwupak. I pierwsze to są takie jasno-różowe, odcięte z palcami, a drugie takie szare z taką kolorową nitką. Myślę, że też całkiem spoko, chociaż pewnie będę używała jak już to tych, no bo wiecie, na telefonie trzeba pisać. Za swoje punkty z karty w bucie wybrałam kredkę do brwi, bo moja mi się już kończy i stwierdziłam, że nie będę nic kupowała, skoro mogę wybrać coś za punkty i ona jest warta normalnie 8 funtów, także 800 punktów z mojej karty poszło. Bardzo popularna kredka, Archery w odcieniu Dark Chocolate. I ona może, jak kojarzycie, właśnie z jednej strony jest wysuwana, cienka, bardzo ją lubię, ci też ma nią wyrysowane brwi. A z drugiej strony ma grzebyczek, który jest świetny, także taki produkt typu 2 w 1. I to jest moja druga ulubiona kredka, zaraz po kredce z Maka. Także wam polecam. I niby z torby to wszystko, ale przede mną jest jeszcze kilka rzeczy. Weszłam do sklepu Savers i za funt 49 kupiłam 2 suche szampony, funt 49 sztuka oczywiście. Mega tanie, tego jeszcze wcześniej nie miałam, także na pewno kiedyś tam w demku dam wam znać, jak się u mnie sprawdzał. Normalna cena to jest po 3 funt, nieraz 4 za suche szampon, także dziewczyny, lećcie do Savers, jeśli macie, a jeśli nie macie, to może zamówcie online. No i oczywiście podstawa, czyli Dove Maximum Protect. Również sobie dokupiłam, bo mi brakowało. I jeszcze powiem wam tak, że polecieliśmy później do sklepu Azda, do Georgia. Często tam kupuję rzeczy, bo myślę, że są całkiem fajne ciuchy. I kupiłam sobie taki 4-pak, powiem wam tak, majtek, tak ogólnie, może bez pokazywania. Jaki ja mam taki sposób, bo kilku osobom już to sprzedałam i mówiły, że nie znały tego wcześniej, a fajny trik. Jak nosić rajtki, żeby się nie suwały, no wiecie, w dół. Ja noszę je często, gęsto, także jedna z was mi też o tym pisała pod filmikiem, ale już o tym wiedziałam wcześniej. Zakładacie sobie normalną swoją bieliznę, rajstopy, a na to kolejne majtki. Najlepiej takie wyszczuplające, podnoszące lub takie bardziej sztywne, ściągające, wiecie, wysmuklające, chowające, co mają chować. I te mają takie być. Mam nadzieję, że takie będą. I to jest naprawdę świetny patent, ponieważ czuję, nie musicie myśleć o tych rajstopach. Mi zawsze rajstopy zjeżdżały i po prostu nos musiałam je podciągać i mnie szlak trafiał. A choć do niej w pończochach, to też raczej tak nie na co dzień. Także polecam wam spróbować. Na pewno będziecie zachwycone i to odmieni wasze dni, kiedy będziecie nosiły rajstopy, ale miałyście taki problem wcześniej. Szybko jeszcze wam powiem, że w Marks & Spencer kupiłam 2 rzeczy. Też wam tylko szybko przelecę. Coś dziwnego, ale kiedy to przyłożę przy mojej twarzy, to będzie jak moja twarz. 2-pak biustonoszy właśnie z Marks & Spencer. 16 funtów, biały i beżowy. Takie zwykłe, basicowe, pod koszulki proste, gładkie, 16 funtów, bo już nie wiem, czy w końcu powiedziałam, tam są większe rozmiary, także wam polecam. Też jest bra fitting, ale ja już mam swój rozmiar, także nie muszę z tego korzystać. I zakupiłam, a gdzie jest ta piżama dla mamy? O nie. Wiecie, czego szukam? Szukam piżamy, którą kupiłam mamie w Primarku. Jej tutaj nie ma. Czy ja nie wrzuciłam do koszyka? A przez pół godziny chodziłam z nią na żywo, prawie na żywo na WhatsAppie. Pokazywałam mi wszystkie piżamy, prosiłam, żeby sobie jedną wybrała. I z rachunku wynika, tak patrzę, ta piżama kosztowała 5, ale tutaj za 5 jest czy 8? Ale za 8 tutaj są spodnie, także ja chyba tej piżamy nie wrzuciłam do koszyka.
O, także na weekendzie trzeba będzie podjechać do Primarka za tą piżamą jeszcze, także no jestem po prostu przesiedna. Spędziłam, mówię, 30 lub 40 minut na to, żeby mama sobie wybrała piżamę, a jej nie kupiłam. Brawo ja. Dobra, Mark & Spencer. Ogólnie polecam wam bardzo męski dział w Mark & Spencer. Ogólnie damski też, uważam, że ubrania są naprawdę fajne. Wzięłam dla taty taki zwykły beżowy sweterek, ścięty, taki beżowy, kawa z mlekiem, ścięty tutaj tak w serek, bo mój tata w takich moim zdaniem najfajniej wygląda. Rozmiar L, 19,50 taki sweterek. Ktoś powie może, że i dużo, ale i tu też ma taką, myślałam, że ma szerą wstawkę, ale nie, takie ma ściągacze po prostu. Prosty, ładny, na pewno poproszę, żeby się wam w nim pokazał. Swetry z Mark & Spencer. Mój tata ma dalej w naprawdę idealnym stanie takie, które kupiłam mu 7-8 lat temu. Także wam naprawdę polecam, jeśli chcecie kupić coś dla taty lub dla wujka lub dla dziadka, nie wiem, takiego bardziej eleganckiego, klasycznego, prostego, to polecam wam iść właśnie do Mark & Spencer, bo tam naprawdę są bardzo fajne rzeczy do wyboru. Nie z tą piżamą, to po prostu przeszłam samą siebie. Jest sklep Fat Face i we vlogu pokazywałam wam właśnie, co kupiłam sobie w tamtym sklepie. Kupiłam taką, to jest taki szary czarny, ale taką czarną bluzeczkę z rękawkiem 3/4, bardzo fajny materiał, bo niski, przeźroczysty, jednocześnie bardzo, bardzo miękki i ona z przodu ma ten już motyw, który pewnie nie jest modny, ale wcześniej nie mogłam znaleźć nic, co by fajnie na mnie wyglądało. Mam nadzieję, że widzieliście. I ona kosztowała 12, a nie 17 funtów, także 12 z 28, także bardzo jestem zadowolona, polecam na tamten sklep, uważam, że naprawdę mają świetne ciuchy, trochę może droższe, bo to nie jest Primark czy H&M, ale są naprawdę świetne jakościowo, wiecie, moją, że kojarzycie to taką moją białą koszulę, którą uwielbiam, którą bardzo często noszę i jest dalej w świetnej kondycji. Wow. Dobra, nie było tego dużo, ale ja oczywiście zawsze mam słowotok i nie potrafię wam wszystkiego pokazać szybciutko, także ja teraz sobie ubiorę mój płaszcz, ubiorę sobie szalik, przypnę tego miśka do torebki, pokażę wam, jak to wygląda, jak się widzę. I zróbcie kciuka w górę, jeśli mi się wam podobało, napiszcie, co myślicie o tej, jak to mówię, obroży. Kiedy nie myślę o niej lub na nią nie patrzę, to jej nie czuję, bo tak ogólnie to, o, może być ciasna, jeśli byśmy się czymś udusili, to mogłoby nas dodatkowo przydusić, ale ogólnie jest fajnie. Dobra, także idę się przebrać i się za mną zaraz pokażę. Dobra, powiem wam, że pomierzyłam sobie wszystko i pokażę wam, że chyba jednak ten szalik, który sobie, dobra, no ja tutaj mam problem, żeby się wam jakoś pokazywać, bo ja tak nie mam tutaj przestrzeni ani operatora, który by chciał mnie tutaj nagrywać. Sorry za to, co jest z boku, ale tak się widzę, o, powiem wam, tak się widzę na jesień, czyli płaszczyk, te takie buty, które są w pełni zakryte, takie botki z tą taką złotą wstawką z przodu i głównie tutaj chodzi o płaszcz, właśnie jak ten płaszcz widzę. Myślę, że bardzo fajnie wygląda właśnie ta torebka do tego z tym pomponem, czyli wszystko takie tonacji śliwkowo-bordowej i chyba jednak czarny szalik i to też mi się do tego podoba. Jak nie ja wyglądam trochę. Ale chyba dobrze. Ta pomadka na ustach, to nie wiem, czy wam mówiłam, to jest ta z NYXA 04. Ta taka długa, nie widzę tutaj gdzieś w tym rozgardiaszu, ale to jest ta z NYXA z ulubieńców, która była. Także no, powiem wam, że podoba mi się. Jest tutaj trochę jeszcze luzu. Także myślę, że całkiem fajnie sobie to wymyśliłam nad paznokcie, do tego się fajnie komponują. I jeszcze wam za chwilę zmienię szalik i pokażę, jak wygląda, ale ten jest trochę cieplejszy, większy i myślę, że tutaj jednak coś ciemnego lepiej się komponuje. Nie znam się, tak mi się tylko wydaje. Dobra, i teraz krata do tego. Myślę, że kolorystycznie też to fajnie wygląda, ale że jednak nie, chyba to się jednak... Popatrzcie. Nie, gryzie się to. To może fajniej by wyglądało do jakiegoś do beżowego płaszcza. Nie wiem, dajcie znać. I wiecie jeszcze, jak ja lubię nosić szaliki? Bo z reguły mi się pamiętają, że tak powiem, za bardzo. I lubię je sobie tak na opaskiem od torebki z boku przytrzymać. Także tak to wygląda. Nie wiem, może nie jest nawet najgorzej, ale chyba jednak nie, chyba ogólnie do cery myślę, że mi pasują te kolory, ale kiedy tak patrzę na siebie w całości,
To już nie za bardzo, także chyba jednak zostanę przy tym przy tym ciemnym szaliku, przy tej wersji. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Ja się cieszę, że w końcu udało mi się skompletować mój, że powiem, bazowy strój na jesień. Za to lubię jesień, że mam taką bazę, mogę zmieniać szaliki, bo to, co mam pod spodem, tego i tak za bardzo nie widać, ale mam kupione kilka sukienek, także nie mogę się już doczekać spakowania do Polski, kiedy wezmę te swoje wszystkie ładne ubrania. Mam nadzieję, że ładne i że będzie mi się chciało w nich chodzić, że w ogóle będzie pogoda i nie wiem, zobaczycie. Zobaczymy także. Dobra, to tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmiku. Stawcie mi kciuka w górę i do jutra. Do pojutrze pewnie. Buziaki. Pa, pa.